Cześć, tu Kinga, witam Was na kanale Eko Kreatywna, dzisiaj takim relaksowym anturażu. Witam Was w holu lumpeksowym i relacji z lumpeksów w Niepołomicach, w których byłam po raz pierwszy. W ogóle pierwszy raz byłam na zakupach lumpeksowych w Niepołomicach. Zapraszam Was na reportaż, na zobaczenie, co tam można kupić. Kupiłam jakieś rzeczy, oczywiście pokażę Wam te rzeczy w holu lumpeksowym, który będzie troszkę dalej. Pokażę Wam też takie trochę vlogowe przebitki właśnie z Niepołomic. Będzie to taki mini reportaż, ale też relacje z bardzo fajnego sklepiku z bielizną, bardzo fachowego sklepiku właśnie w Niepołomicach, który prowadzi jedna z moich klientek stałych, gdzie byłam i zobaczycie naprawdę super sklepik. Będę Wam go polecać, ale ogólnie będziemy zwiedzać. Zaproszę Was też do Kryspinowa nad jezioro, koło Krakowa to jest. Także dzisiaj trochę wakacyjnych zwiedzań, powiedzmy, wakacyjnych klimacików i właśnie zakupy, które są częściowo właśnie z Niepołomic, częściowo z Wieliczki. Zapraszam Was już na ciąg dalszy, zobaczcie najpierw filmiki reportażowe, a na zupełnie samym końcu zobaczycie jeszcze właśnie takie wakacyjne przebitki z nad wody i trochę nowości, co się będzie działo, co się będzie zmieniało tutaj u mnie w studio, także zapraszam na ciąg dalszy. Jeśli lubicie tematykę lumpeksową, super ciuchy z dobrymi składami i dobry styl, to zasubskrybujcie kanał, bo na pewno będziecie mieć tu co oglądać i polubcie koniecznie ten filmik, będę zaszczycona, będzie mi bardzo miło i jest to dla mnie też ogromna pomoc. Dzisiaj zabieram Was do Niepołomic na lumpeksy. Jestem w rynku w Niepołomicach. Pokażę Wam też jakiś jeden sklepik dodatkowo. Zobaczymy, jak tam jest, co tam jest. Powiem tylko, że jest to sklepik pewnej mojej widzki, stałej klientki. Jestem bardzo ciekawa. I też ciekawa, co można tu zostać w lumpeksach. Lecimy. Piękna zabudowa i tu wchodzimy do sklepu z bielizną Silver Rose. Sklepik jest w takiej bramie, ale naprawdę jest przesuperowy, no byłam pod mega wrażeniem. W ogóle mały sklep, ale bardzo fajnie urządzony, super przemierzalnia, bardzo wygodna, taki można powiedzieć mały, luksusowy butik. Oczywiście mówię tutaj o wystroju i tak dalej. Naprawdę fajna też, bardzo jakościowa bielizna. Pani jest też jednocześnie złotnikiem, są tam naprawy złotnicze, można sobie też coś właśnie zamówić i bardzo, bardzo fajną jakościową polskiego producenta, dobrego, Dama Kier na przykład, między innymi bieliznę pani tam sprzedaje. Właśnie zobaczycie teraz, piękne story są tutaj, przepiękne i w ogóle naprawdę bardzo fajnie, bardzo komfortowo urządzony salonik. O, macham Wam tam. Super bielizna, nawet sobie coś kupiłam, jedną sztukę. Bardzo fajnych majteczek. No i słuchajcie, naprawdę mega, mega mi się podobał salonik. Tutaj zobaczycie też dyplom złotniczy za chwilę. I pani też robi poprawki krawieckie, więc pakiet usług jest duży. No i bardzo mi się tam podobało. Po prostu bardzo Wam polecam, jak jesteście gdzieś z okolicy Wieliczki, Niepołomic, z tamtych rejonów, to zajrzyjcie, bo naprawdę warto, jak szukacie super jakościowej, pięknej bielizny. Tutaj akurat bardzo mi się spodobał taki biustonosz od kostiumu kąpielowego fajnej marki. Naprawdę są to bardzo jakościowe produkty. Przepiękny ten, moim zdaniem, ten stanik od kostiumu. No ale bardzo też mi się podobał jeden taki kostium ażurowy, który zaraz zobaczycie. Zamek. Bardzo tu ładnie, powiem Wam, że się nie spodziewałam. Nie wiem, czemu się nie spodziewałam, bo nie miałam powodu przypuszczać, że nie będzie ładnie w Niepołomicach.
bardzo pięknie tu i malowniczo. Tam ktoś ze stańczykiem na ławce siedzi. Wow. Przyjemny park. No, idę teraz do tego lumpeksu pierwszego, który został mi polecony. Zobaczymy, co tam jest. Tutaj jest jakiś sklepik na 3 maja, na 1 maja. Ale zobaczcie, to jest w Niepołomicach, w takim niezbyt zachęcającym, szczerze powiedziawszy, pawilonie. No, ale jest biga. Zobaczymy, jak się nazywa to miejsce. Napiszę wam później. Zobaczymy, gdzie jest wejście, bo nawet nie jest chyba specjalnie dobrze oznaczone. Tu chyba wejście. Tak. Wejście z supermarketu. No dobra. To też nie zachęca, szczerze. No i niestety nowy towar, więc możecie sobie wyobrazić znowuż ceny. Tutaj mierzę kombinezon, który mi się bardzo spodobał. Zobaczycie go później też, bo go kupiłam. Z całkiem niezłym składem. Sukienka w fajnej bawełny, ale okazała się mieć plamę. No i była dosyć taka niepraktyczna, z takim dekoltem w sumie tylko młodzieżowym jakby. Tutaj była bardzo ładna bluzeczka z Zary, ale wiecie co? Z lnu w dodatku, więc naprawdę fajny, super kolor. No niestety była już tak typowo na lato tylko. Bardzo ładna sukienka jeansowa. Naprawdę w fajnym, uniwersalnym kroju. Nie mogę powiedzieć, zrobiła na mnie pozytywne wrażenie. Troszkę chyba mała. A tutaj mierzę fajną koszulę. Dosyć ciekawą, imprezową taką tuniko-sukienkę. Właściwie może to być mini sukienka z wiskozy. Jednak okazała się mieć całkowicie sztuczną podszewkę, mimo że naprawdę fajnie to wyglądało. Jestem dzisiaj bardzo wyletniona i nawet włosy mam spięte, bo jest tak niesamowicie duszno. Jestem ciekawa, dzisiaj jest piątek. Jestem ciekawa, czy u was w piątek też było tak niesamowicie parno, że nie da się w niczym wytrzymać. Nawet w rozpuszczonych włosach nie ma opcji. Że mój kotek przyszedł się tu byczyć w tle, no i będzie sobie tu siedział, bo przecież go nie wyrzucę, prawda? Miszka. A Liże, chcę, żeby go zostawić. Podobno jak kot liże tak rękę, to zostaw go w spokoju, no więc zostawiam. Słuchajcie, lecimy. Bardzo fajnie spędziłam czas, tymczasem naprawdę dzisiaj wyczerpujący jest ten dzień przez upał. Pokażę wam kilka rzeczy. Pierwsze właśnie będą to rzeczy z Niepołomic, z tej bigi, bo ten drugi sklep był zamknięty. Do trzeciego już po prostu po tych wszystkich zapłach po prostu nie miałam siły jechać. Szczerze wam przyznam, że nie dałam rady już. Kombinezon, słuchajcie, który był w przymierzalni z Top Shopu. On jest w rozmiarze około 40. Tak to wygląda, zobaczcie. Pokażę wam materiał z bliska, bo to z całego z bliska to nie ma sensu. Bardzo fajny materiał, jest to głównie wiskoza w składzie. Piękny kolor, taki właśnie na przełom lata albo dla osób o ciepłej karnacji. Bardzo fajny. Już wam powiem, skład tutaj jest wiskoza z dodatkiem jakimś, więc, ale w dużym stopniu jest to z wiskozy. 88% wiskozy, poliamid, są to takie wstawki poliestrowe, które usztywniają, ale one nie są w całym kombinezonie, są tylko miejscami, tu na przykład na biuście, że jest nieprzezroczyste. Dalej już ich nie ma, tu z tyłu jest guma, na której nie ma żadnych dodatków już, takich sztucznych. No i kieszenie w środku są obszyte niestety poliestrem, ale kombinezon ogólnie bardzo fajny. Super wygląda moim zdaniem. Zobaczcie, w stylizacji. To jest jedna rzecz. Kolejna rzecz to jest bardzo fajna bluzka marki UI. W super wzór. Taki wzór Gucci. Nie wiem, jak to nazwać nawet do końca. Słuchajcie. Bardzo ciekawy, taki właśnie klasyczny wzór. Jest to taka długa, tunikowa bluzka 100% wiskozy. Bardzo fajna i stan idealny. Piękny guzik ma, pokażę wam tutaj, bo mi się bardzo spodobał ten guziczek. Fajnie to wygląda.
taki złotawy guzik i ona ma do 5-6 nawet centymetrów w pachach, więc to jest taka bardziej L-ka, chociaż na metce bardziej to jest jako 40, 100% wiskoza dokładnie. No i naprawdę fajna, do spodni rurek, na przykład takich klasycznych, teraz znowu będą modne takie cygaretki, rurki wąskie, ale dobrej jakości. Nie żadne tam takie leggingsy, czy jak to niektórzy mówią, leggingsy, tylko po prostu fajne, wąziutkie do bodków, do kozaków wysokich, takich nawet do kolana i do takiej koszuli. Piękny strój na jesień, właśnie w stylu, słuchajcie, takim... takim już old many, w takim trochę jeździeckim. Ja Wam to przymierzę właśnie z takim szerokim pasem i jakimiś wąskimi spodniami. Nie wiem, czy dam radę z kozakami, bo serio, tu jest tak gorąco, że no zobaczymy. Kolejna super rzecz, sukienka jeansowa mini w rozmiarze S marki G-Star Row. Ona jest lekko elastyczna i z takiego cieńszego jeansu, ale to jest jeans, to już nie jest jakiś taki materiał typu wiskoza w oglądzie jeansu, tylko naprawdę jest to jeans. Sukienka posiada zapięcie na zatrzaski, prawdziwe kieszenie, także jest fajna, można regulować, trochę zmniejszyć pas na rozmiar bardziej XS, jak ktoś chce, takimi padkami na zatrzaski. Fajna, w stylu takim klasycznej, takiej miniówy po prostu, z koszulą z długim rękawem, więc to są już takie rzeczy, powiedziałabym, na jesień bardziej, na późne lato, na wrzesień, na jesień. Już Wam mówię tutaj. Wiadomo, że jest to jeans, więc jest to... Nie będę już tam podczytywać, bo strasznie mały druk, ale wiadomo, że jest to bawełna z dodatkiem jakimś drobnym elastanu. Podejrzewam, że około 2%, bo materiał jest elastyczny, ale nie jest jakiś gumowy taki, więc tu będzie minimalny dodatek elastanu. Super sukienka według mnie, naprawdę fajna do kowbojek i do już takich trochę jesiennych rajstop. Super po prostu. Kolejna sukienka jest już z Wieliczki. Jedną tylko sukienkę mi się udało kupić mimo nowego towaru. Ale właśnie tak nie nastawiam się teraz na ilość, tylko bardziej na jakość. To jest H&M, ale jest super grubiutka wiskoza, długi rękaw, więc znowu kolorystyka taka zarówno jak i już wygląd i materiał taki lekko grubszy. Bardziej pod jesień. Zobaczcie, jakie piękne kolory. Sukienka w stanie idealnym. Bardzo ładny krój znowu. Właśnie znowu można... z kowbojkami albo z bodkami i z pasem skórzanym do jakiejś na przykład ramoneski, do jakiejś narzutki, do kurteczki, do płaszcza nawet klasycznego. Piękna sukienka. No, zobaczcie sami. Piękna. Jeszcze jedna rzecz, bardzo fajna się udała. Na samym końcu ją złapałam. Bluzka od Massimo Dutti Italian Yarn Made in Spain, czyli włoska włóczka zrobiona w Hiszpanii. I jest to S-ka. I ta, wycięta jest metka ze składem. Natomiast wiecie, że Massimo Dutti robi jakościowe materiały, więc tam poliestru raczej nie uświadczymy. Z dotyku wnioskuję, że jest to len z wiskozą, ponieważ jest ona bardzo lejąca, to sugeruje wiskozę, ale ma też taką lekką szorstkość jak len właśnie. Nie, wiskoza jest miększa, więc myślę, że jest to połączenie po prostu wiskozy z lnem. Stan idealny, więc po prostu komuś przeszkadzała, pewnie drapała metka z boku, bo bluzka jest z takich bardziej obcisłych. Piękny krój bluzki, słuchajcie. Naprawdę fajna rzecz. Bardzo taka minimalistyczna. Do wszystkiego pasująca. I do białego na lato, i do czerni. W zasadzie do każdego koloru, do khaki super będzie wyglądać również. Więc też super zdobycz, naprawdę fajna. Chociaż powiem, że te zakupy nie należały do tanich, tam był nowy towar i te rzeczy w większości w ogóle nie były ani trochę przecenione. Tak bywa. No tutaj niestety jak zwiedzam nowe lumpeksy, to nie kieruję się tym, kiedy jest przecena, kiedy nie jest przecena, no bo wiecie, chcę dla Was też nakręcić jakieś relacje. Kupiłam też w Wieliczce 100% skórzany paseczek z takiej cienkiej skórki, srebrny. Bardzo fajny i uniwersalny rozmiar do ponad metra. Tu jest napisane, że skóra. Bardzo piękny pasek. Może akurat do czegoś tutaj też spasuje. Kto wie, czy do tej sukienki nie, ale chyba trochę za dużo się dzieje już wtedy. Raczej ten pasek bym do czegoś takiego prostego i
minimalistycznego. Może do sukienki tej lnianej Wam tu pokażę, która się jeszcze, nawiasem mówiąc, nie sprzedała. Bawełnianej, takiej w delikatne, takie błyszczące niteczki. Super styl sukienki, więc może właśnie do takiej prostej rzeczy taki pasek by się świetnie sprawdził. Ta sukienka jest zresztą piękna, bardzo Wam ją polecam. Słuchajcie, mało zakupów dzisiaj, taki krótki haul, ale zapraszam Was już na kolejny reportaż z wyjazdu do Zaklikowa i tamtych okolic. To jest ostatni w tym roku już tego typu wyjazd i pewnie będą też tam zakupy, relacja i tak dalej, może będą też piękne rzeczy, bo zwykle przywożę stamtąd naprawdę super, super fajne rzeczy. Od razu zapowiadam też, że w przyszłym tygodniu będą też wyprzedaże, jedna lub nawet może dwie z wieliczki ze sklepu, który będzie zamykany, będą bardzo, bardzo duże wyprzedaże. To znaczy, że połowę towaru, który jest w sklepie, będzie wyprzedane po prostu naprawdę za grosze. Na pewno za mniej niż ja go kupiłam, bo ja, jak widzicie, kupuję rzeczy też na nowych towarach, więc tam się bardzo rzadko zdarzało, że jakieś rzeczy były po 5 czy po 7 zł, a pewnie będę go sprzedawać w takich cenach od 5 do 20 zł, zależnie od tego, co to będzie, prawda? Więc zapraszam Was już na te live'y, które będą właśnie taką ostateczną wyprzedażą przy likwidacji sklepu, ale sklep będzie przeniesiony gdzie indziej, będą inne formy sprzedaży, więc jakby nie kończymy tematu, natomiast kończymy ten jeden temat właśnie, dokładnie tego butiku. No i z tego powodu, że bardzo nie chcę mi się wszystkiego przenosić, bo jest bardzo dużo rzeczy, meble, akcesoria i tak dalej. Z tego powodu też chcę się jednak pozbyć, mimo że naprawdę są to jakościowe rzeczy i żal, aż je za małe, tak małe pieniądze sprzedawać, no ale jednak będę musiała trochę tego się pozbyć, więc zapraszam Was. Naprawdę będą fajne rzeczy, pewnie już niektóre z nich widzieliście w live'ach, może stwierdziliście, że nie chcecie na nie wydać tyle kasy, no więc teraz będzie okazja. Kochani, zapraszam serdecznie, pozdrawiam Was, miłej niedzieli, do zobaczenia w czwartek, pa! Końcówka, słuchajcie, dzisiaj nagrywam Wam pod wieczór. Widzicie tu mój obrazek Moda Eko zdjęty. Trochę przemeblowania, a to ze względu na to, że zlikwidowałam lampę i będę robić sobie nowe tło do filmów. A to znaczy, że po prostu chcę tutaj zrobić jakąś aranżację fajną. Po prostu ładnie to zagipsuję się, troszeczkę podkoloruję, żeby nie było widać jakichś dziur z daleka. Spróbujemy to wyretuszować, żeby nie malować całej ściany, a jak się nie uda, to się pomaluje. Myślę tutaj dać jasną jakąś makramę, albo kilka po prostu, takich trzy na przykład, takie kremowe, żeby tło było trochę takie gładsze. No i tak, i może mi doradzicie, co Waszym zdaniem byłoby fajnym tłem do nagrywania filmów. Chyba zrezygnuję z tego już, ale dajcie znać, co sądzicie. Jest idealnie w kolorze ściany, no ale może to jest troszeczkę rozpraszające, ten napis. Dajcie znać, co sądzicie. Ja miałam poczucie, że takie w stylu właśnie boho, może do tych roślin, do tych koszyków, z tego tutaj takiego prostego wystroju, i dywan jest trochę w stylu takim właśnie naturalnym boho. Tutaj makramy może by pasowały. Szkoda, że sama nie umiem robić, może się kiedyś nauczę, a teraz nie mam czasu, więc może uda mi się coś takiego zakupić w stylu jakiejś takiej właśnie naturalnej, kremowej makramy, albo mam trzy takie sama też, ale takie malutkie, więc nie wiem, czy nie lepiej byłoby jedną dużą. Doradźcie mi koniecznie, jeśli macie jakieś pomysły. O, patrzcie, jak mi tutaj rośnie niesamowicie ta monstera, wyszły dwa nowe liście. No na razie jestem w trakcie przemyśliwania, bo wrzesień się zbliża i niedługo trzeba będzie nagrywać już filmiki coraz częściej w studio. Tymczasem, kochani, pa, pa. Patrzcie, jaka piękna pogoda. Już końcówka lata. Mam jeszcze ochotę tutaj ponagrywać trochę. Choć jakieś ptaki się tam chachmęcą w chaszczach. A tutaj pokażę Wam, nie da się prawie przejść przez ścieżkę, muszę sobie wyciąć, ale patrzcie, jak pięknie tutaj wrzosy kwitną. I te rośliny, które kiedyś jedną zasadziłam, to się tak same rozsiewają. To są takie te łąkowe
Nie pamiętam nazwy tego. Ale jak one pięknie wyglądają. Samosiejki. A zrobiła się taka ścieżka z nich niesamowita. O, jeszcze jedną rzecz. O, tak mi się miskant rozrósł pięknie. A tutaj wam pokazuję. Przepięknie kwitnie hibiskus. No, teraz właśnie sierpień, to jest pora hibiskusa i tego bylinowego. Ale chyba zresztą też krzaczaste, drzewiaste też teraz kwitną. No przecudna, jaki kolor. Wow. Szok, szok, po prostu szok. No i oczywiście, że budleje. Obrywam im te stare kwiatostamy, więc ciągle mają jakieś nowe. I róża. Sentymentalna róża, bo to jest róża wysadzona przez moją babcię i mojego dziadka jeszcze. I ona tak pięknie cały czas niesamowicie kwitnie co roku, taka wielka i do października ma kwiaty. Oczywiście trzeba odgławiać te róże, urywać im stare główki, ale jak cudnie rosną i to są najbardziej odporne kwiaty, ja ich nigdy nie osłaniałam ani nic z nimi nie robię. Czasem im jakąś odżywkę dam. Wow. Cześć! Słuchajcie, jestem na Kryspinowie. To jest zalew w Krakowie, jeziorko. Jest tak czysta woda, niesamowicie. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale wow. Serio, to jest woda jak na Karaibach dzisiaj. W ogóle bardzo piękna pogoda, lekki wietrzyk. Ja już pływałam, ale jest po prostu bosko. Tutaj oczywiście jest płatny wstęp na Kryspinowie, więc nie każdy to lubi. W sumie trzeba wydać jakieś 65 zł za sam wstęp z parkingiem, ale warto, bo naprawdę jest tu fajnie, jest tu dużo cienia. Zobaczcie, tam jest taki las sosnowy. Tam jest też plaża, za którą jest las, ale sama plaża jest nie osłonięta, a tutaj można sobie w półcieniu leżeć też. Więc fajnie, bo jest zalesione. Jest dużo też barów i różnych udogodnień. Więc myślę, że w sumie to się opłaca, jak ktoś chce, to tu też gdzieś jest kitesurfing i różne rowerki i tak dalej do wypożyczenia. Ale my po prostu przyszliśmy odpocząć, popływać jeszcze, póki są upały, jest jeszcze jakiekolwiek lato. Taki relaks po pracy. Mamy co prawda trochę kawałek, bo kilkadziesiąt kilometrów, nie jakoś daleko, chyba 30 mamy tu. 20-30, coś takiego od nas. No i w korkach niestety na autostradzie, bo się część jedzie autostradą, ale za to jak się tu już jest, to jest ekstra. Polecam wam, jeśli nie byliście na Kryspinowie w Krakowie, a jesteście gdzieś na urlopie w okolicy. Jadę sobie, jadę na nartach.